Nie wiem, czy coś się wyświetli za mną, czy się nie wyświetli. Myślałem, że zostanę zapowiedziany, ale chyba jestem na tyle znany, że nie potrzeba jakiegoś szczególnego zapowiadania. A jednak jest. Czyli mam zaskoczenie, bo dla mnie to też jest niespodzianka, bo nie widziałem. Napisałem do Piotrka tylko wiadomość, że będę miał kazanie, będzie taki tytuł nauczania w niedzielę. No i nic nie odpisał. I tak się zastanawiałem później, czy coś będzie, czy nie będzie, ale jednak dotarło. Dzięki, Piotrek. Także tytuł dzisiejszego nauczania brzmi usługi kompleksowe. Z czym się wam kojarzą usługi kompleksowe? Czy każdy jakby tutaj ma jakieś pojęcie, wie co to jest? Pozwólcie, że podam wam parę przykładów. Po pierwsze, w ramach wstępu też chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie sporo definicji. Czy to jest w porządku? Może tak być, możemy się tak umówić. Zależy mi na tym nie tylko, żebyśmy posłuchali, ale żebyśmy wiedzieli też, czego słuchamy. I to się tyczy i takich normalnych słów, no bo usługi kompleksowe to jest słowo, które jak najbardziej jest w słowniku języka polskiego i możemy zobaczyć, jaka jest definicja tego słowa, ale przede wszystkim jak później będziemy szukać różnych Bożych słów, w Bożym Słowie, to chciałbym, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co to słowo znaczy. A więc usługi kompleksowe, znalazłem taką definicję, że to jest świadczenie, które składa się z kilku czynności, z których jedna stanowi główny element świadczenia. Możesz mnie ściszyć, bo ja i tak mówię cicho, a jak będę mówić głośniej, to będzie pogłos. A pozostałe mają charakter pomocniczy względem tej usługi głównej. I wszystkie razem te usługi, stąd to nazwa kompleksowe, wszystkie razem pozwalają dopiero na zaspokojenie potrzeb usługobiorcy. I co to nam daje? Co jest takiego fajnego w tych usługach kompleksowych? No jest to na pewno wygoda. Na pewno jest to oszczędność czasu, no bo nie my musimy się czymś zajmować, tylko to jakaś firma, która te usługi nam oferuje, wszystko załatwia, wszystkie formalności, wszystkie rzeczy załatwia za nas, więc jest to oszczędność czasu. Możemy się spodziewać, że zaopiekuje się tą naszą potrzebą ktoś, kto jest profesjonalistą, kto wie lepiej niż my. My nie musimy się na wszystkim znać, więc jakby no mamy pewne oczekiwania, że to będą usługi wysokiej jakości. No ale niestety, oprócz tego, że charakteryzuje te usługi oszczędność czasu, no to charakteryzuje je również brak oszczędności pieniędzy, ponieważ okazuje się, że to jest coś za coś, tak? Ktoś się zaopiekuje tobą, ktoś odpowie na twoje potrzeby, ktoś daje ci usługi najlepszej jakości, ale okazuje się, że musisz za to zapłacić bardzo dużo pieniędzy. Zazwyczaj więcej, nawet dwukrotnie więcej, niż jakbyś każdą z tych rzeczy zamawiał osobno. A jeszcze jak niektóre rzeczy zrobisz sobie sam, to już jest oszczędność. No ale wiecie, coś za coś. Więc też chciałbym podczas dzisiejszego nauczania, abyśmy przyjrzeli się Bożemu działaniu. Czy Boże działanie możemy nazwać, że jest działaniem kompleksowym? Tak. Także widzicie, ten początek był dziwny i tak widziałem po waszych twarzach, że do czego to zmierza i o co tutaj chodzi, ale słuchajcie, wszystko zgodnie z planem. To ma sens, im dalej będę mówić, im więcej będziecie słuchać, będziecie na to otwarci, to zobaczycie, że do czegoś to zmierza. Miałem taki pomysł w głowie, jak przygotowywałem to kazanie, żeby zadać w ogóle to pytanie czatowi GPT. Wiecie, co to jest czat GPT? Sztuczna inteligencja, tak? AI. No i otwieram czat GPT i pytam się, zadałem tak konkretnie pytanie. Czy Boże działanie można uznać za kompleksowe? No i czat GPT 3. Myśli. I nagle wyskakuje odpowiedź. Wiecie, pierw taka krótka, tak. Mówi tak. Zacytuję wam, bo naprawdę tak wyskoczyło. To jest moja konwersacja z czatem GPT. Czat odpowiada tak. Boże działanie można uznać za kompleksowe. W chrześcijańskim rozumieniu Bóg działa w sposób całościowy i wszechstronny,
obejmując wszystkie aspekty życia człowieka oraz stworzenia. Mówię, wow, mądry ten ChatGPT. Jednak sztuczna inteligencja, ale odpowiada jak ta prawdziwa, jak ta Boża inteligencja. No i w sumie wiadomo, to tylko był taki przerywnik. Taką miałem myśl, tak zrobiłem. Mówię to jako taką anegdotę. Natomiast ciekawe, czy jakbym dłużej porozmawiał z tym czatem, może by czat się nawrócił. Może czat by nagle stwierdził, że jest nie tylko sztuczną inteligencją, ale jest chrześcijańską inteligencją. To jest dobra myśl, ale to jeszcze przetestuję. Jak przetestuję, to do was wrócę, tak? Z informacją, że ChatGPT się nawrócił i przyjął Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jakby idąc dalej w tą stronę, usługi kompleksowe, to pozwólcie, że przedstawię wam taką analogię, jak to przerzucić na świat duchowy. Tak już ustaliliśmy, że Bóg działa kompleksowo. Można jego działanie nazwać działaniem kompleksowym. Są to usługi kompleksowe, więc pozwólcie, że wam przeczytam. Ja to ubrałem w takie słowa. My wszyscy jesteśmy usługobiorcami Jezusa. Tak? Amen. Potrzebujemy jego duchowych usług. Głównym elementem tej usługi jest zbawienie, ale jego łaska i miłość przynoszą również uzdrowienie, uwolnienie oraz ratunek. Alleluja. To jest życie, które daje nam Jezus. To jest życie w obfitości. To jest bardzo istotne, to co teraz powiedziałem, ponieważ będziemy przechodzili do Słowa Bożego. I chciałbym wam przedstawić dwa takie słowa, które są w Nowym Testamencie. Są to dwa greckie słowa. Zoe, to jest pierwsze słowo życie, zoe, a drugie to jest słowo sozo. Zoe i sozo, dwa słowa w Nowym Testamencie, które pozwolą nam jeszcze tam głębiej wejść w ten temat i zobaczyć, w jak olbrzymim wymiarze jest ta kompleksowość Bożego działania, Jego troska, Jego miłość o nas, usługa Jezusa. No i przechodzę do tego pierwszego, tak, zanim te greckie słowo w ogóle, życie. Bo samo to słowo już jest bardzo szerokie, tak? Jak sobie wpiszecie w różne słowniki, czy w Google, czy zapytacie czatu GPT, czym jest życie, no to on nawet nie będzie się zastanawiać, tam nie będzie trzech kropek, tylko on od razu będzie wam przez cały czas pisał, rozwijał różne punkty i nagle się okazuje, że my nie wiemy, czym jest życie. To jest tak skomplikowana rzecz, tak? To nie chodzi tylko o nasz byt, tu nie chodzi tylko o to, że oddychamy, to nie chodzi tylko o to, że jest pompowana krew przez serce do naszego ciała, ale to jest coś więcej, tak? To jest tak złożone. Doświadczenie, to są myśli, to są dążenia, to są relacje i to wszystko się składa na naszą codzienną egzystencję, na to nasze codzienne życie. I są głównie trzy takie słowa w języku greckim, które występują na określenie właśnie życia. One pojawiają się w różnych kontekstach, ale wtedy, kiedy my w polskim tłumaczeniu Biblii czytamy życie, to zazwyczaj są to trzy słowa. Bios, psyche, no i zoe. Nad tym zoe się najbardziej skupimy, ale pierw w ogóle to bios i psycha, co to jest? Bios to jest po prostu fizyczne, biologiczne życie, to jest sposób egzystencji. I gdzie to występuje w Biblii? Na przykład w 1 Jana 2,16 tam są takie dwa słówka, które są obok siebie. Pycha i życie. I to słówko życie to jest właśnie bios. Tak samo w Łukasza 8,14, czyli przypowieść o siewcy. Tam, gdzie mowa jest o tej glebie, która jest ciernista, tam jest użyte słowo bios. Pan Jezus mówi, że te ciernie to nic innego jak namiętności i przyjemności życia.
i to jest bios. Dlaczego to jest istotne, żebyśmy jakby wiedzieli, rozróżniali, gdzie są te dane słowa? Do tego zaraz dojdziemy. Ale słowo drugie, psyche. Co to jest psyche? To jest dusza, to jest istota żywa, to jest to wewnętrzne życie człowieka, jego emocje, jego pragnienia. Pan Jezus na przykład mówi, że kto chciałby uratować swoje życie, ten je straci, a kto je straci dla mnie, ten je naprawdę zyska. Tam jest użyte słowo psyche, czyli innymi słowy, kto, może inaczej to powiem. U nas mówi się po polsku na przykład, takie jest, wiecie, jest jakaś katastrofa i ktoś krzyczy nagle w tym tłumie, ratuj się kto może. A po angielsku, nie, jak coś to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że się krzyczy save for your lives, tak? Ratujcie swoje życia. Dobrze mówię? Chyba tak. Wera, jak ty nie wiesz, to kto ma to wiedzieć? Więc to jest to życie. Jest jeszcze jeden fragment, gdzie występuje to słówko, ale to jeszcze będzie w trakcie nauczania, więc spokojnie. Na razie chciałbym, żebyśmy tylko złapali ten kontekst, tak? I wiedzieli, że to psyche to jest nic innego, jak po prostu nasze życie, w sensie jestem tutaj, egzystuję, jestem tutaj żywą istotą, mam krew w sobie, tak? Oddycham, są pewne reakcje, które we mnie następują, mam swoje myśli, swoje pragnienia, to jestem ja jako istota żywa. No i właśnie to zoe. I teraz po tym troszeczkę dłuższym wstępie mogę w końcu przejść do tego słowa zoe, które wam obiecałem. To ono pokazuje nam kompleksowość Bożego działania. To nad nim chcemy się najbardziej pochylić, żeby je zrozumieć. Żeby zrozumieć, co w ogóle Bóg do nas mówi. Bo chyba każdy z nas chce zrozumieć, co Bóg do nas mówi. Jana 10, 10 do 11. Pan Jezus mówi tak. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz daje swoje życie za swoje owce. No i teraz mamy te słówka właśnie. Życie, życie, obfitość. Ale co konkretnie mówi Pan Jezus? Ponieważ jest naprawdę mega głębia w tym, co mówi w tym fragmencie Pan Jezus. Są tak naprawdę dwie rzeczy, dwa słowa, na których możemy się bardzo mocno skoncentrować. My wiemy, że skupiamy się na słowie życie, bo już to powiedziałem wcześniej, więc idziemy w tym dobrym kierunku. Natomiast wielokrotnie, kiedy był ten czytany werset, to wielu mówców zwracało uwagę bardzo mocno na słowo w obfitości. To są główne dwa słowa w tym wersecie, na które większość ludzi zwraca uwagę. Tak, bo czasami tak jest, że czytamy Nowy Testament i idziemy ciurkiem i są jakieś słowa, które wyskakują przed nami i na które zwracamy bardzo mocno uwagę. I takie odniosłem wrażenie, ile było już nauczań poruszanych w kontekście właśnie tego fragmentu z Ewangelii Jana, że to było zazwyczaj, w 90% to było nie życie, ale w obfitości. Nie wiem, czy odnieśliście podobne wrażenie, ale ja takie wrażenie odniosłem, że jednak ta uwaga, jakby wiecie, czytam i nagle i Pan Jezus, no dobry pasterz, daje życie w obfitości. Podoba mi się to. Jakie są aspekty, jaka jest głębia, można powiedzieć, w tym słowie zoe? Bo są, jeżeli idziemy w kierunku tych usług kompleksowych, są tak naprawdę cztery, jak dobrze pamiętam, cztery takie usługi, które wchodzą w skład tego zoe. Po pierwsze,
Zoe to jest życie wieczne. I tutaj mamy fragment, który wszyscy ludzie wierzący dobrze znają z Jana 3,16, tak? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że swojego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tu jest właśnie to słowo Zoe, aby miał Zoe wieczne. Aby nie było psyche wieczne, nie żeby on po prostu był nieśmiertelny. To nie jest jakiś film science fiction. To nie chodzi o to, żebyśmy byli dzięki przyjęciu Pana Jezusa takimi wampirami, co żyją po tysiąclecia. Tylko chodzi o to, żebyśmy mieli wieczne Zoe. I to jest to, co mówiłem na początku, że to jest to główne zadanie. To jest ta główna usługa i to jest to, po co w ogóle Pan Jezus przyszedł na świat. Aby zbawić świat, aby dać nam życie wieczne z Bogiem Ojcem, aby dać nam Zoe. Więc jeżeli patrzymy na Zoe jako na to życie wieczne, i teraz dołożymy do tego w obfitości, to nagle czytamy, że to nie chodzi o to, że Pan Jezus oddaje swoje życie, a tam jest użyte słowo psyche, czyli oddaje swoje pragnienia, oddaje swoje emocje, odkłada je na bok i przelewa swoją krew po to, żebyśmy my mieli Zoe. Więc całkiem inaczej możemy wtedy podejść do tego słowa, możemy je w końcu zrozumieć. To nie chodzi o to, żeby się nam tylko dobrze wiodło, żebyśmy mieli pieniądze, żebyśmy mieli zdrowie, żeby On odpowiadał na wszystkie nasze potrzeby, chociaż do tego też dojdę. Wiecie, i to jest niesamowite. Możemy się rozminąć z tym, co jest sercem tego słowa i co jest sercem Ojca i o co w tym wszystkim chodzi, ale przez cały czas mówimy o usługach kompleksowych. Bóg nie odpowiada tylko na jedną potrzebę. Bóg nie przychodzi tylko w jednej sprawie. I z Bogiem to nie jest tak, że jest taka maszyna losująca, wciskasz guzik, masz tylko jedno życzenie, co wylosujesz, to dostaniesz. I Bóg mówi, proszę, dar ode mnie, moja łaska. Ale to jest cały pakiet. Wiecie, co to jest Spotify? Tam na Spotify'u można słuchać muzyki. No i możesz mieć konto darmowe, możesz mieć konto premium. Jak masz konto darmowe, kiedyś była taka sytuacja, mieliśmy modlitwę poniedziałkową, wieczorną. Wszyscy się modlą, wielbimy Ciebie, Panie Jezu, aleluja, mamy naprawdę super czas. Nagle jest takie lekkie uspokojenie. Myślisz sobie, przejdziemy teraz do kolejnej pieśni uwielbienia, żeby oddać chwałę naszemu Panu. Jeżeli chcesz słuchać więcej muzyki za darmo, bez reklam, zamów usługę Spotify Premium. I nagle wszystko siada. Była taka sytuacja, nie jedna. Ale wiecie, u Boga nie ma czegoś takiego, że możesz przyjąć Pana Jezusa na próbę. Taki free trial. Przez 7 dni jest usługa, Pan Jezus za darmo. I mówisz, pięknie, wspaniałe życie z Bogiem. Podoba mi się to. I nagle po 7 dniach całe twoje życie po prostu ruina, spada w dół, deprecha. Nagle zaczynasz się bać, co ze mną? Ratunku, ratunku, a Pan Jezus... To była wersja darmowa. Tam nie zauważyłeś, taka gwiazdka była. Po 7 dniach trzeba wykupić pakiet premium dla VIP-ów. Także gin przepadnij albo tutaj przelew bankowy.
Patrząc na to pod tym kątem, można powiedzieć, że Pan Jezus jako pierwszy i jedyny zaproponował jako rozwiązanie usługi kompleksowe, i to zupełnie za darmo i dla każdego. Tego nigdzie nie ma. Bo jak chcesz, żeby coś było dobrze, żeby było szybko i żeby było kompleksowo, to nie może być tanio. A Bóg przychodzi i mówi, chcę dać ci życie zoe w obfitości. I teraz dopiero możemy się skupić na tej obfitości, czyli ponad, co przewyższa zoe. Czyli życie, które przewyższa to życie tutaj nasze na ziemi. To wszystko, co możemy dostać, to wszystko, co mamy, co możemy mieć. Bóg mówi, ja mam dla ciebie więcej. Ja mam dla ciebie za darmo. Drugi aspekt, druga rzecz to jest boska jakość życia. Kiedy mówimy o zoe, to mówimy o tak zwanej boskiej jakości życia. Przez wiarę w Jezusa jesteś przyjęty i zjednoczony z Bogiem. Stajesz się częścią Jego rodziny. Zyskujesz całkiem nowe życie. Właśnie to ponad miarę. W obfitości, czyli to życie, które przewyższa wszelkie inne doznania. I po raz kolejny to słowo zoe, gdzie ono występuje. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział 3-4. Czytamy tam tak. Boska Jego moc obdarzyła nas wszystkim, czego trzeba do życia i pobożności. Do zoe. Wszystko, czego nam trzeba do zoe. Przez poznanie Tego, który nas powołał, przez którego dane są nam największe i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia i pożądania, które jest na świecie. A mówiłem wam wcześniej, na tym skupia się bios. Na tym skupia się myślenie o życiu jako tu i teraz moje ciało, które ma pewne potrzeby, które chcą być zaspokojone. Chcę mieć dużo, chcę mieć tanio, chcę mieć dobrze, chcę się najeść, chcę się wyspać, chcę odpocząć. Chcę mieć na bogato. Ale czytamy tutaj, Piotr mówi o tym, że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, czego nam trzeba, ale do zoe. Do nowej jakości życia. Do Bożej jakości życia. Numer 3 to jest duchowe życie i zrozumienie pewnej bardzo ważnej kwestii, która jest tłumaczona w Bożym Słowie. Rzymian 6:23. Albowiem wszyscy zgrzeszyliśmy i zapłatą za grzech jest śmierć. Ale czytamy tam dalej, bo jest jednak dobra nowina. Lecz darem łaski Bożej jest zoe wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Innymi słowy, wszyscy zgrzeszyli i są duchowo martwi. I tu nagle niektórym może się już nie podobać ta informacja. Ktoś może powiedzieć, jak ja mogę być martwy, jak ja mam kasę, ja mam samochód, ja mam pracę, dobrze się czuję, żyję. Boże Słowo pokazuje nam, że każdy, kto nie przyjął Pana Jezusa, jest duchowo martwy z powodu grzechu. I dlatego odpowiedzią i usługą, którą daje nam Bóg, jest zoe. Aby wzbudzić to, co martwe, do życia. Aby przywrócić nas do życia. Wszyscy zgrzeszyli i są duchowo martwi. Potrzebujesz zoe, potrzebujesz Jezusa. No i czwarty punkt, bo mówiłem o czterech w aspektach zoe. Jest to po prostu życie w Chrystusie. Pan Jezus mówi tak. To jest Jana 14:6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem wiecznym. Zoe. Tam jest użyte słowo zoe. Ja jestem zoe.
Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem Zoe. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A więc Zoe to sam Chrystus. Okay? W Ewangelii Jana w samym początku, czyli ten początek Ewangelii Jana zaczyna się od tak zwanego prologu. Jan tam pisze, pamiętacie, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. I tam pojawia się pierwszy raz w Ewangelii, już Jan mówi Zoe, jest tam napisane, w Nim było Zoe. W Nim było Boże życie. W Nim było życie wieczne. W Nim było, była głębia życia, była boska jakość życia. Było duchowe życie. I to Zoe było światłem dla ludzi. I tak samo Pan Jezus, kiedy zmarł Łazarz i wybiega mu naprzeciw Marta, dowiedziała się, że przyszedł Pan Jezus w końcu, spóźniony, trochę z żalem. I mówi, gdybyś tu był wcześniej, to Łazarz by żył. Ale Pan Jezus jej tam odpowiada, ja jestem zmartwychwstaniem i Zoe. W Efezjan 2:5-6 czytamy tak. I to nas, którzy byliśmy umarli w upadkach, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w pomazańcu Jezusie. Wiecie, co to znaczy? Co tu jest napisane? Co Bóg uczynił? Co to jest Zoe? To, co uczynił Bóg i to nas, od tego zaczyna się ten werset, i to nas. My, którzy nie zasługiwaliśmy, my, którzy zgrzeszyliśmy, ale przez łaskę zostaliśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa. Ale na tym się nie kończy. To był punkt pierwszy. Usługa główna. Ale Bóg się na tym nie zatrzymuje. A mówi, razem z Nim wzbudził nas do życia. Dał nam nowe życie. I na tym się nie kończy. I On idzie jeszcze dalej. Czytamy o tym, że On nas wraz z Chrystusem posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy na ziemi, ok? Jesteśmy tutaj, tak? Słuchacie mnie. Ale tak naprawdę życie to nie jest tylko ciało i krew. Moje życie jest w Chrystusie Jezusie, jest w niebie. To, co jest tam napisane, to jest w czasie teraźniejszym. Twoje życie, jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, zrozum to, musisz to uchwycić. Twoje życie, ono już jest Bożym życiem. Ono już jest życiem, które jest duchowe. Ono już jest życiem, które jest jakościowe, które jest ponad miarę. Ono już jest w Chrystusie Jezusie, wraz z całym Bożym arsenałem, z wszystkimi Jego obietnicami, które są w Bożym Słowie. Tak tam jest napisane. I ono już jest w niebie u Ojca. Tu jest tylko moje ciało. Nie najgorsze. Które mówi do was. Czasami sobie podreptam w tym i z powrotem. Czasami powiem coś śmiesznego. Mam nadzieję, że jednak częściej mówię coś mądrego niż śmiesznego. Ale to już zostawiam do waszego osądu. Mam wrażenie, że za mało się tym cieszymy. Że za mało się tym cieszymy. Że ciężko jest nam to uchwycić. Przez to, że przez cały czas krępuje nas bios i psycha. I to jest to, na czym głównie się skupiamy. I ja nie mówię, że Bogu na tym nie zależy, że to nie jest dla Boga ważne i że Bóg tego nie widzi i że On na to nie odpowiada. Ale Pan Jezus powiedział, że On przelewa swoją krew. On oddaje na bok swoje emocje, swoje przeżycia. On porzuca niebo po to, żeby oddać swoje życie
oddać wszystko, ale abyśmy my mieli coś więcej niż tylko tutaj życie na ziemi. I aby nasze ciała były ładne, żeby były zdrowe i żeby były nakarmione. Nie wiem, na ile ta usługa kompleksowa, jakim jest Zoe, daje nam radość i satysfakcję, na ile to jest coś, czego my pragniemy. Bo ja się dopiero rozkręcam, wiecie, to jest połowa, tak? Mówię to z grzeczności wam, żebyście mogli się gdzieś tam odnaleźć w tym nauczaniu dzisiaj, żeby nikt nie zasnął po drodze albo się nie rozczarował. To jest dopiero połowa, ponieważ mówiliśmy o życiu, a jest jeszcze słowo sozo. Jest jeszcze drugie słowo, które jest tak głębokie i które pokazuje serce Ojca, Jego charakter. I to, jakim wspaniałym darem jest życie, które daje Tobie Pan Jezus. Każdy z nas musi sobie sam zadać to pytanie, to czego ja chcę. To z tych trzech, bios, psyche, zoe. Czego ja chcę? Bo na razie powiedziałem tylko, co chce Pan Jezus i co Pan Jezus daje. Ale to od nas zależy, na czym my utkwimy swoją uwagę, na czym my się skoncentrujemy, co będzie dla nas ważne i co my weźmiemy. Sozo. Greckie słowo sozo, które w zależności od kontekstu ma kilka znaczeń. Jedno słowo, które ma trzy różne znaczenia. Ciekawe. Pierwszym jest zbawić, drugim jest uzdrowić, a trzecim jest uratować. Jedno słowo, sozo, trzy znaczenia. Zbawić, uzdrowić, uratować. Czyli numer jeden, zbawienie. Podobnie jak w przypadku Zoe, to jest ta usługa główna. To jest to, po co przyszedł Pan Jezus. To jest to, co jest najważniejsze dla Boga. Byśmy mieli Zoe wieczne, byśmy mieli pokój z Bogiem, byśmy byli z Nim w niebie. I to słowo już występuje na samym początku Ewangelii Mateusza. Mateusza 1,21, kiedy anioł przychodzi do Józefa i który mówi mu, że Maria porodzi syna i mówi do Józefa tak, i nadasz mu imię Jezus, albowiem on sozo, lud swój, od grzechów Jego. Więc też bardzo ciekawy dobór słów. Ponieważ już tutaj czytamy o tym numer jeden. Samo imię Jezus. Samo imię Jezus. Dlaczego nadasz Mu takie imię? Ponieważ ono oznacza Jehoszua, Jahwe zbawieniem. Wszyscy Żydzi wiedzieli, że jest jeden Bóg. I ten Bóg to jest Jahwe. I zbawienie jest tylko w Bogu, Jahwe. Nie ma innego zbawienia, nie ma innego Boga i nie ma innej drogi. Jezus dostaje imię ponad wszystkie imiona. Samo to imię oznacza, po to przyszedłem. Jahwe jest zbawieniem. Są też inne imiona Boga, tak? Jest na przykład Jahwe Magen, czyli Jahwe jest moją tarczą, moim ratunkiem. Jahwe zaopatruje, Jireh. Jahwe leczy, Rafa. Te wszystkie słowa, te wszystkie Boże przymioty, Jego tytuły, które opisują, jaki On jest, jakie jest Jego serce, to wszystko jest w Jezusie. To wszystko jest w zadaniu Jezusa. To wszystko jest w sozo. Tak? Bo czytaliśmy o tym, że to jest zbawić, uzdrowić, uratować. To wszystko jest w Nim. To wszystko jest w sozo. Przejdźmy do uzdrowienia. Są takie dwie historie biblijne, nie będziemy ich czytać, które
w zasadzie trzy. Mateusza 8 rozdział, Jana 9 rozdział i Marka 5 rozdział. Co to jest? To jest uzdrowienie trędowatego, Mateusza 8 rozdział. Jana 9 rozdział to jest uzdrowienie ślepego od urodzenia. Marka 5 rozdział to jest kobieta, która cierpiała na krwotok. Ponieważ tutaj właśnie użyte są te słowa, sozo, ponieważ to pokazuje nam, jak Jezus uzdrawia i dlaczego uzdrawia, co z tego uzdrowienia w ogóle wynika. Każde z tych uzdrowień nie tylko przynosiło ulgę fizyczną, ale również przywracało ludzi do pełnego życia w społeczności. Uczcijmy to minutą ciszy. Powiem wam szczerze, że mnie to aż tak bardzo nie przeszkadza, ale szkoda mi was, ponieważ wiem, że przychodzimy tutaj, żeby słuchać Bożego Słowa, żeby się uczyć, więc zależy nam wszystkim na tym. Ale nie dajcie się okraść i nie dajcie się po prostu, wiecie, żeby gdzieś nasza uwaga uciekała. Dzieci to są dzieci. Dzieci płaczą, dzieci krzyczą. Boże Słowo jest głośniejsze. Boże Słowo jest głośniejsze. Więc nie daj sobie nic ukraść. I nie wmawiaj sobie później, że w sumie to fajnie było, fajne słowo, ale bo dziecko krzyczało. Nie pierwsze i nie ostatnie. Niech sobie krzyczy. Najwyżej będę mówić głośno. Więc wracając do tych naszych pacjentów, z tych naszych przypadków, bardzo ciężkich przypadków. Przypominam, trędowaty, chory, ślepy od urodzenia, kobieta cierpiąca na krwotok. Skupiamy się na sozo. Także jakby ktoś zgubił wątek, wracamy do wątku głównego. Sozo jako uzdrowienie. Powiedziałem, że każde z tych uzdrowień nie tylko przynosiło fizyczną ulgę, ale również przywracało ludzi do pełnego życia w społeczności i leczyło też ich psychicznie. Jedno działanie, jedno słowo, wiele usług, kompleksowe działanie, ponieważ Bóg patrzy na każdy aspekt twojego życia. Amen. I wiecie, ciężko nam sobie wyobrazić takie przypadki kliniczne, jak na przykład właśnie trędowaty. No bo mamy XXI wiek, zazwyczaj prawie na każdą chorobę mamy lekarstwo, albo przynajmniej jakiś sposób postępowania. Jest dużo jednak dalej chorób, które są nieuleczalne, ale jednak na prawie wszystkie, mógłbym tak powiedzieć, prawie wszystkie są uleczalne. Odkryliśmy to, jacy my jesteśmy mądrzy. I ktoś mógłby zadać pytanie, no a co właśnie z tymi, którzy są nieuleczalni? No bo mamy lekarstwo prawie na wszelką chorobę. Nic nie szkodzi, ponieważ na i tak każdą chorobę mamy coś takiego, co się nazywa złota rada. Czyli jak już lekarze ci nie pomagają, zawsze znajdzie się ktoś miły, ktoś dobry, kto do ciebie powie, słuchaj, nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Kąpiel w lodowatej wodzie rano, później szklaneczka nasion chia. Przychodzi trędowaty, słuchaj, co to za problem? Olej z czarnuszki, działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Będziesz się smarował codziennie, za tydzień zobaczysz. Wszystko zniknie, wszystko zginie. Także wiecie, nawet nieuleczalne, złota rada ulecza wszystko. Całe szczęście, że Bóg taki nie jest. Całe szczęście, że Bóg ma coś więcej niż złotą radę. Bo inaczej mielibyśmy naprawdę ciężko w życiu. I On przychodzi w każdym z tych ekstremalnie ciężkich przypadków. I przychodzi ze swoim sozo. Powiem wam tak, bo wypisałem tutaj sobie. Oprócz tego, że czytamy o tym, że ktoś był ślepy, że ktoś był chromy, czyli że był chory na ciele, tak? To powiem wam, co jest więcej w takim człowieku. Bo to nie jest tylko choroba, to nie jest tylko objaw, to nie jest tylko ciało. To jest wykluczenie.
To jest brak dotyku. To jest brak samodzielności. To jest bycie na łasce innych, którzy może ci pomogą, może ci nie pomogą. To jest brak możliwości interakcji, to jest brak możliwości budowania zdrowych, normalnych relacji. Popatrzcie na kobietę, która chorowała przez cały czas miała ten krwotok. Zastanawialiście się nad tym kiedyś, że ona nie była z mężczyzną, że ona nie poznała mężczyzny i że nie mogła mieć normalnej, zdrowej relacji z mężczyzną? Nie mogła mieć relacji z drugą osobą, nie mogła założyć rodziny? To nie jest tylko krwotok, to nie jest tylko choroba, to nie jest tylko ciało. To jest beznadzieja. To jest niska samoocena. To jest krytyka ze strony innych. Kiedy przyszedł ślepy od urodzenia. I Pan Jezus go uzdrowił. Uczniowie się go pytali się Pana Jezusa, czy to on zgrzeszył, czy jego rodzice. Uczniowie Pana Jezusa zadali to pytanie. Uczniowie Pana Jezusa zadali tak głupie pytanie. Najbardziej podoba mi się pierwszy człon tego pytania. Czy to on zgrzeszył? Chłopie, on się urodził ślepy. On się urodził ślepy. Jak on mógł zgrzeszyć i pytasz się, czy on zgrzeszył i dlatego jest ślepy, skoro on się urodził ślepy? I nic się nie zmieniło, ponieważ oprócz ludzi życzliwych, którzy są wokół nas, jednak jest też bardzo duża rzesza ludzi nieżyczliwych nam. I zawsze znajdą się tacy, którzy oprócz złotych rad będą też zawsze mówili, dlaczego jest u ciebie tak, jak jest. Dlaczego jesteś chory? Dlaczego ci się nie udało? Dlaczego jesteś biedny? Dlaczego, dlaczego? Jakbyś się mnie spytał, to byś wiedział, ja ci powiem. Czy to ty zgrzeszyłeś? Czy może twoi rodzice zgrzeszyli? Ale na poważnie. Ile cierpienia jest w takim człowieku? Nie licząc tego fizycznego. Nie licząc tej fizycznej dolegliwości, która doskwierała tym chorym. I Pan Jezus często zadawał takie pytanie, co chcesz, żebym ci uczynił? Pamiętacie, jak przychodzili do Pana Jezusa, to Pan Jezus się pytał, co chcesz, żebym ci uczynił? I On zawsze odpowiadał na tą potrzebę, która została zaadresowana. Chcę widzieć. Więc On odpowiadał i ten człowiek widział. Chcę słyszeć. No to odpowiadał, uzdrawiał go i ten człowiek słyszał. Chcę być oczyszczony. A tam w zasadzie, jak przyszedł ten trędowaty do Pana Jezusa, to powiedział, jeżeli chcesz. Jeżeli tylko chcesz. Pamiętacie, co Pan Jezus odpowiedział? Chcę. Powiedział to, zanim go uzdrowił. Powiedział, chcę. Pan Jezus odpowiada na o wiele więcej niż tylko to jedno zaadresowane pytanie, prośba. Także to nam pokazuje głębię tego sozo. Nie tylko dotknięcie ciała, ale dotknięcie też duszy i dotknięcie też jakby nawet, bym powiedział, całej kwestii życia w społeczności, ponieważ trędowaty musiał być za obozem, tak? Kobieta, która cierpiała na krwotok, też musiała się oczyszczać, musiała być za obozem. Była odrzucona przez społeczeństwo. Więc dotyk Pana Jezusa i Jego odpowiedź, Jego sozo, to nie było tylko uzdrowienie cielesne, ale to było uzdrowienie kompleksowe, które leczyło nawet te takie kwestie, które nie zostały wypowiedziane, czyli nikt mnie nie dotyka, nikt mnie nie przytula, nikt mnie nie chce, ludzie mówią za moimi plecami. Ja o sobie źle mówię, ja o sobie źle myślę. Czyli uzdrowienie pokazuje nam też właśnie to, co mówi Pan Jezus, chcę. Czyli pokazuje też charakter Ojca, jakie jest serce Ojca. Filip kiedyś powiedział do Pana Jezusa, pokaż nam Ojca. I Pan Jezus, wiecie, załamał się i powiedział, no tyle z wami jestem i mnie nie poznałeś. A co nam pokazuje, jak pokazuje nam Ojca to, co mówi Pan Jezus, chcę, bądź oczyszczony. Chcę, bądź uzdrowiony. Chcę. Przejrzyj.
On jest współczujący, On jest litościwy, On jest pełen miłości do człowieka. No i uzdrowienie jest też znakiem Królestwa Bożego. Tak, bo czytamy o tym, że jak już zostaniemy wzięci do nieba, to tam będzie wspaniale. Tam będzie wieczna impreza, tam nie będzie już nikomu płynęła łezka po policzku, już nie będzie smutku, nie będzie, tam jest napisane, żadnej choroby. Zastanów się nad tym. W Bożym Królestwie nie ma smutku, nie ma choroby, nie ma ciężkiej pracy, nie ma problemów. To nie jest zamysłem Boga. Życie tutaj na ziemi, no, jest takie, jakie jest. Ale to nie znaczy, że Bóg chce, żeby ono takie było. Bo Bożym zamysłem dla ciebie, żeby to życie to było zoe, żeby to była pełnia, żeby to było coś więcej. No i trzeci, ostatni punkt, czyli sozo, które oznacza ratunek. Często w sytuacjach takich trudnych, podbrankowych, wiecie, jak ktoś nie pomyśli na początku i pierw zrobi, a to się często zdarza, i później, wiesz, jeszcze bardziej się zakopiesz w tym bagnie niż byłeś, to dopiero wtedy pojawia się takie pytanie, ale to jest niewłaściwie umotywowane pytanie. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego na to pozwoliłeś? Czy to jest Boże serce, czy to jest Boży charakter, czy Bóg chce, żeby spotykały się takie trudności w twoim życiu, takie sytuacje? Wydaje mi się, że lepiej pierw jest zawołać, niż pierw się zakopać, a później zawołać. Czasami jak już się zakopiesz, czasami zakopiesz się do takiego stopnia, że już, wiecie, nikt nawet was dźwigiem nie wyciągnie z tego. Ale Pan Jezus może. Ale Pan Jezus może. Mateusza 8:25. Jest sztorm. Uczniowie są wkurzeni, są przerażeni, ponieważ toną i budzą Pana Jezusa, który jest z nimi na tej samej łodzi, i mówią do Niego: Panie, sozo, sozo, giniemy. To jest sprawa życia i śmierci, wiecie, to nie jest jakiś mały problem. To nie jest, dobra, okej, przeczekamy to, zobaczymy, może będzie okej. Może nam się uda, może jakoś dopłyniemy. Ale ta woda, ona już wchodzi do łódki. A te fale w oddali, które zaraz tutaj się przybliżą, one zakrywają tą łódkę. My jesteśmy w małej łodzi rybackiej. Jest sztorm, jest wielka burza. Giniemy. Potrzebujemy sozo. Potrzebujemy Twojego ratunku. W Mateusza 14:30 podobna sytuacja, tylko z udziałem Piotra. Uczniowie myślą, że widzą zjawę, a Pan Jezus mówi: nie bójcie się, to ja, tak? To nie jest zjawa, to ja. I Piotr ma genialny pomysł i mówi: a jeżeli to jesteś ty, powiedz mi, żebym do ciebie przyszedł. No to Pan Jezus mówi: no tak, to jestem ja, przyjdź do mnie. Więc wychodzi z łodzi i zaczyna chodzić po wodzie. Wow! Ale też jest burza, też jest, może jest niespokojne, więc te fale, które go gdzieś tam otaczają z lewej i z prawej, sprawiają, że on traci Jezusa ze swoich oczu i jest przerażony, zaczyna tonąć. I tu to samo słowo właśnie, sozo. Piotr woła do Jezusa: sozo, tonę, ratuj, ratuj mnie. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła ocalić. Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie mogło usłyszeć. Grupa w sumie może już podejść. Niektórzy ludzie mówią tak, że w życiu trzeba mieć szczęście. Znacie taki obraz, tak się mówi w takim obrazie, że życie rozdaje karty. Tak? I w zależności od tego, jakie dostaniesz karty, no jeden dostanie lepsze, drugi dostanie gorsze. Grasz tym, co masz. Możesz ewentualnie się zastanowić nad tym, jakbym dostał asy.
ale nie dostałeś. Grasz tym, co masz. Nie będzie innego rozdania. I to, co oferuje nam Bóg, i te dwa słowa, które właśnie pokazują nam, jak kompleksowe działanie, jak Bóg odpowiada w każdym aspekcie naszego życia, to Zoe i Sozo. To Zoe i Sozo jest jak nowe rozdanie do Twojego życia. Same asy. Same asy. I każdy z nas tego potrzebuje. My musimy naprawdę podejść poważnie do tego, co Pan Jezus mówi i czego On chce nas nauczyć. Tak w ogóle. Dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj. Ale dzisiaj w szczególności. Poprzez to Zoe i poprzez to Sozo. Poprzez to, co On dzisiaj ma dla Ciebie. Bo On to ma dla Ciebie. I On nie chce odpowiedzieć tylko na jedną rzecz, na jeden problem. Bo Pan Jezus mówi, ja nie po to oddaję swoje życie, ja nie po to przyszedłem na ten świat, ja nie po to przelałem swoją krew, abyś Ty miał trochę. Albo Ty, abyś miał jedno z 10. A jak Ci się poszczęści i dobrze wylosujesz, to może 2 z 10. Ale żebyś Ty miał więcej niż 10, ponieważ Pan Jezus mówi w obfitości, słowo w obfitości oznacza ponad. Ponad. Skala jest od 1 do 10, a Pan Jezus mówi, a ja Ci dam ponad. A ja Ci dam więcej niż 10. Zachęcam Cię, żebyś przyjął to nowe rozdanie do swojego życia. Czyli Zoe, życie, Boże życie w obfitości ponad miarę. Powstańmy. Czy nie chcę nikogo wzywać tutaj do przodu, ale tam, gdzie jesteś i cokolwiek jest w Twoim sercu i jakkolwiek Ty dzisiaj odczytujesz to słowo, niezależnie od tego, jakie emocje Ci towarzyszą, z czym dzisiaj tutaj przyszedłeś albo jesteś z nami online. Wiecie, jest bardzo dużo ludzi, którzy są chorzy, którzy są utrapieni, którzy są w depresji, którzy są wypaleni zawodowo, którzy mają jakieś problemy finansowe. Każdy z nas z czymś się zmaga. Ale chcę, żebyś usłyszał nie ode mnie, ale to Bóg mówi do Ciebie dzisiaj. Nieważne, z czym przyszedłeś, ale Bóg mówi, ja jestem. Ja jestem. Ja jestem życiem. Ja jestem uzdrowieniem. Ja jestem ratunkiem. Ja jestem Twoją opoką. Ja jestem Twoją tarczą. Ja jestem tym, czego potrzebujesz. Czy to jest to, czego pragniesz? W każdym z tych fragmentów, jakie dzisiaj czytaliśmy na tym miejscu, był ten moment, kiedy przychodzi Boża odpowiedź w postaci Jezusa i jest blisko, a Bóg jest tutaj. Bóg jest tutaj dla Ciebie. On jest blisko. I Jego ręka nie jest za krótka. Jego ucho nie jest przytępione. On jest tuż obok Ciebie i On tylko czeka. I to jest ten moment, kiedy czytamy w tych historiach, że ludzie do Niego wołają. Panie, kryje, Sozo. Panie, ja potrzebuję Cię. Panie, uzdrów. Panie, ratuj. Panie, zbaw. Wystarczy, że do Niego zawołasz. Wystarczy, że do Niego zawołasz. Chciałbym, żebyśmy jeszcze, zanim będziemy dalej uwielbiać Boga, abyśmy razem, wspólnie powtórzyli dosłownie kilka zdań, ale szczerze, i niech to będzie wyznanie z głębi naszego serca, abyśmy razem to powiedzieli. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za dar zbawienia, uzdrowienia i ratunku, który nam dałeś przez Jezusa Chrystusa.
Prosimy Cię, abyś dotknął każdego serca i objawił nam swoje Zoe w nas. I wołamy o Sozo, o Twój ratunek, Twoje uzdrowienie, Twoje zbawienie. Potrzebujemy tego. Niech to stanie się rzeczywistością dla każdego z nas. W imieniu Jezusa. Amen.